Nie mam tutaj możliwości zapobiec temu w żaden sposób, ze względu na oczywisty brak pieniążków. Dlatego tu jest kolejny plus posiadania sąsiada, który gra, gdyż możemy się podzielić. Na przykład ja robię w tym momencie. O, deszcz pada. Może, być może zgaśnie. W każdym razie, tak jak mówię, może być tak, że się po prostu umawiamy. Wiesz co, stary, czy wiesz co, Karolino, ja robię służbę zdrowia, a ty zrób straż pożarną. I wtedy wysyłacie sobie na tym samym początku, u ciebie się pali, no to tak, nasza Karolina wysyła nam straż pożarną, która przyjeżdża nam po gasi, ona ma z tego zysk, a u niej są ranni, więc od nas jadą do tej naszej Karoliny, czy tego, nie wiem, Mateusza, czy innego Konrada, wysyłane są karetki pogotowia i my zarabiamy, tak? Taka współpraca w miastach jest dobra z tego względu, że na przykład grając w 2-3 osoby, jesteśmy w stanie zapewnić bezpieczeństwo dla regionu na o wiele wyższym poziomie, niż byśmy byli w stanie zapewnić dla jednego miasta. Dane osoby mogą się skupić na przykład na rozwoju tylko służby zdrowia, co prowadzi do tego, że mamy, powiedzmy, w mieście dwa szpitale, które są wyposażone w każdy możliwy dostępny sprzęt w tej grze, co przekłada się na to, że jakość, skazanie zagłady, że jakość tej służby zdrowia jest naprawdę, o, co to jest? A, Biuro Progresji, dobra, to też będzie musiało być. Że jakość tej naszej służby zdrowia jest na maksymalnie wysokim poziomie, jakim tylko można go umieścić. Widzę, że tutaj się nie dogadamy, a dogadamy się z ludźmi, żeby były mieszkania. No nie wiem, dobra, pociągniemy sobie w drugą stronę jeszcze nasze ulice. Przez umieszczone budynki. A, to jest ten. Dobra, już wiem, co to jest. To jest. Przychodnia. Więc tutaj nie umieszczajmy może nic. Zróbmy sobie coś takiego. I tu już robię typowy błąd. Jest dużo skrzyżowań, więc tu będą korki jak jasna cholera. Zeszła nam kasa, więc też nie jest za wesoło. Dobra, to może zróbmy. Ja też dajmy. Albo otoczmy może ludźmi tutaj. A w środku dajmy sklepy. Wtedy tu powstanie nam centrum takie handlowo-usługowe, a dookoła będą sobie mieszkali ludzie i będą czerpać zyski z tego powodu. No dobra, tu nam się ludzie elegancko wprowadzają. Tu mamy pożar, elegancko, bardzo już mi się to podoba, że mam kolejny pożar w mieście. Czyli przede wszystkim muszę zainwestować w służbę. O, bloki powstają gdzieś. W którym miejscu są, powstają bloki? O, tu powstaje blok, proszę bardzo, już będę miał o wiele więcej ludzi. Oczywiście bardzo fajnie, że blok powstaje, to jest dla średnio zamożnych budynek. I dodatkowo w blokach mieści się bardzo dużo simów, tak? For rent, proszę bardzo, było przez chwilę. Hotel Zawadzki. dobra. W takim razie niestety nie mogę zaciągnąć jeszcze żadnych obligacji. Nie spłacę obligacji, bo mnie na to nie stać. Powstają drugie bloki, zatem jeszcze więcej ludzi. Czyli trzeba będzie rozbudować szkołę podstawową. W pierwszej kolejności musimy się zająć pożarami, a na to potrzebuje niestety 20 tysięcy. Dobra, a ilu potrzebuje na rozbudowę szkoły? 10 tysięcy na klasy szkolne. Wszystko takie kurde drogie. No nic, na razie musimy sobie dać radę z tym, co mamy, i zapewnić dostęp do straży pożarnej.
Bez tego nie widzę możliwości dalszego funkcjonowania tego miasteczka. No dobra. Obsługiwana mała gęstość. Ja wiem, że mała gęstość jest obsługiwana. Nie burz się. Dobra. Albo się burz. Wszystko mi jedno. Wszystko mi jedno, czy się będziesz burzył, czy nie. Jak się burzysz, to nie mój problem. Powstaną tu dodatkowe fabryki, co zwiększy mi dochody i jednocześnie da pracę ludziom z miasteczka. No tak, oczywiście mieszkańcy nas informują, że jest jakiś węgiel w mieście, czy coś takiego. Jeżeli nie czytaliśmy, chcemy mieć niespodziankę, to jesteśmy informowani o tym, że ktoś tam znalazł węgiel, ktoś znalazł ropę, jeszcze ktoś inny, nie wiem, znalazł rudę. Stałe wody przepływ. No właśnie, nie sprawdziłem. No jeszcze troszeczkę mamy. Nie trzeba nic rozbudowywać. Powstają fabryki, co mnie bardzo, bardzo cieszy. Surowy olej, juchu, jestem bogaty. No tak, ktoś właśnie znalazł olej. No i zaczyna się tutaj ruch drogowy. No, oczywiście tu jest kawałek futurystycznego, ze względu na to, że ten budynek jest futurystyczny. I oczywiście budynki futurystyczne to zmieniają wszystko, przy czym znajdują się, co znajduje się przy tych budynkach. Zatem jeżeli tu mamy budynek futurystyczny, to i kawałek drogi również jest futurystyczny. Oczywiście później pójdę w maksymalną futurystyczność tego miasta. Znowu mam pożar. Kurde, gdzie tym razem? Mam nadzieję, że to nie fabryka. Nie, jakiś budyneczek się pali. Trudno. No dobra, mamy 1300 dochodu godzinowego. 1500. Zaraz będziemy mogli postawić, no nie tak zaraz, za chwilę. 8550 mogę mam do spłacenia. Dobra, spłacimy sobie obligacje, co od razu mi podniesie dochód. Ratusz w regionie, dobra. Co mi momentalnie podniesie dom Tuwimów. Proszę bardzo. Ale co, nie ma pożaru przecież. Pożar. Jest pożar. No, okej, nie mam pytań. No, zaczyna się problem z przestępczością. Zatem pomalutku zaczyna się robić coraz trudniej. Oczywiście na samym początku rozbudowa miasteczka w ogóle była dość ciężka. Jak zwiększyć gęstość budynku? Nie, dziękuję. Na początku samo No, nie dziękuję. Co tu się stało? Dar złości, że potrzebowaliśmy pracowników. Dostawy do pączków. Ja kupiłem edycję kolekcjonerską, więc mam dostęp do kilku dodatkowych budynków. Takich jak właśnie na przykład siedziba doktora W, bądź dwór Maxisa. I możemy sobie z nich skorzystać dodatkowo. Moja narzeczona się tu skrada. Dobrze, jak wygląda sytuacja z prądem? Jeszcze pół megawata nadwyżki, więc w porządku. Wody mamy pod dostatkiem. Mamy kilka bloków. Kawalerki janecki. Ja nie przypominam sobie, żebym miał jakieś kawalerki. Oczywiście nadal polujemy na pożary. Mały pożar. Znowu? Nie, budynek się zablokował. Okej. Okay. Oczywiście pożary hazmat są to pożary. Są to pożary budynków przemysłowych i ich nie ugasi zwykły pojazd strażacki. Je można ugasić tylko i... A, się zastanawiam, co tak wolno. Je można ugasić tylko i wyłącznie specjalną jednostką hazmat.
I to jest kolejny powód, dla którego warto mieć właśnie kilku znajomych, którzy grają, gdyż oni mogą wyspecjalizować się w straży pożarnej i pomagać nam gasić. Jednak co jest ważne w czymś takim, a no właśnie przepustowość miasta. Jeżeli będziemy mieli korek, który będzie sięgał... Czy ja mogę tak opuścić? O kurczę, mogę. Jeżeli miasto naszego znajomego będzie tu, a pożar będzie tu, a korek będzie stąd dotąd, przyjazny, no to jesteśmy w tak zwanej ciemnej dupie. No, jeszcze tutaj o tyle jest, że są dwa wjazdy, więc jeżeli korek będzie z tej strony, no to ewentualnie z tej strony dojedzie, tak? Tutaj od lewej strony dojedzie ten nasz znajomy ze swoją strażą pożarną. Jeżeli natomiast korek jest w obie strony, no to pół miasta nam spłonie, tak? Bądź ludzie nam powymierają. Znowu pożar. Bądź ludzie nam powymierają, bądź nas okradną, jeżeli nie mamy policji. I to działa w obie strony, tak? Jeżeli uda nam się opanować tutaj przepustowość, żeby to miasto było jak najbardziej przyjazne dla ruchu, tak? Zrobimy odpowiednią ilość dróg, które zapewnią nam szybki przepływ. No i teraz wyobraźcie sobie, że tu jest pożar. Powiedzmy, zanim straż pożarna się tu przebije, niestety nie uwzględnili, nie tutaj simowie nie uwzględniają czegoś takiego jak pojazdy uprzywilejowane i każdy ma to w dupie, że komuś że się im śpieszy. 24 tysiące, dobra. Ale tu już nie rozbuduję tego. Dobra, tak czy siak tu się już więcej nie rozbuduje. No proszę bardzo, zmienia nam się teren. No dobra, jest dostępna ochrona przeciwpożarowa. To... Tak, możemy jeszcze... Czy możemy to zrobić? 300, tak. Dobra. Jest dzwonek. To nam oczywiście przyspieszy wysyłanie wozów strażackich. Więc jak najbardziej warto sobie to od razu postawić. I co ja tu mówiłem? Aha, że simowie mają zgrabnie wyrąbane na to, że jeżeli im się śpieszy. Także nie liczcie na to, że jeżeli macie straż pożarną i pali się, a jest duży korek, to oni przejadą. Nie przejadą. Chyba, że coś zmienili w ostatnich patchach, jednakowoż nie przypuszczam. Tutaj dróg oczywiście nie zrobię, bo porobiłyby mi się tutaj skrzyżowania, które blokowałyby ruch. Tak jak mówię, warto jest sobie pomalutku te budynki stawiać, nie rozbudowywać się od razu na tym całym naszym regionie, tylko zastanowić się nad tym, jak chcemy umieszczać budowle, gdyż ustawienie fabryk tu, a miasta tu, skutkowałoby tym, że te fabryki zadymiłyby mi miasto. A tak to... tak to wiatr, który wieje w tą stronę, spycha mi to wszystko, te cały syf z fabryk, tu nad ten ocean, nie szkodząc ludziom, którzy momentalnie zaczęliby chorować. Dobra, czy tu już się ziemia zmienia? Ziemia zmienia, kurczę, jakie normalnie rymy. Oczywiście ziemia, która będzie tam eksploatowana w bardzo potężny sposób. 10 tysięcy taka turbina, taka 5 tysięcy. Przy wiatrach 10 km na godzinę. Duża turbina o poziomej osi obrotu. Tu jest wzmacniacz. I teraz tak, walnąć to, czy walnąć... Nie, walniemy sobie na razie małą turbinkę. I tak będziemy zmieniać naszą przekwalifikujemy się. Spróbujemy dojść maksymalnie szybko do elektrowni falowej. Wykorzystamy sobie po prostu fakt, że mamy wodę i fakt, że jeszcze nigdy z niej nie korzystałem. Na pewno nie skorzystamy sobie z elektrowni atomowej, która daje dużo prądu, ale skorzystamy sobie z elektrowni termojądrowej, jeżeli tylko pozwolą nam na to nasze zarobki. Elektrownia termojądrowa jest praktycznie w stanie zapewnić w jednym momencie... O, pożar. W jednej chwili jest w stanie zapewnić nam prąd właściwie dla całego regionu.
No nie, popaliły mi się fabryki, kurde. Kurdełę. No dobra, ale jest tutaj... Straż również rozbudujemy w odpowiednim momencie. Dobra, a tymczasem to jest na najwyższym piętrze. To jest klasa szkolna, więc klasa szkolna jak najbardziej... A, no tak, 10 tysięcy. Flip. Dobra, ale mamy dostęp dla uczniów, dla ilu uczniów? 350 ławek mamy. Czyli 350 uczniów może się jednocześnie uczyć. Zobaczymy tylko, czy to wystarczy dla mojego miasta. Niby mam 2,5 tysiąca mieszkańców. Tu potrzeba jest popyt na strefy komercyjne dla niezamożnych. Dla niezamożnych mieszkańców. Tutaj pożar budynku i pożar budynku. Tutaj kolejny pożar. Placki Lamy. Optymalne placki Lamy. Świetna nazwa. Niedobrze, sporo pożarów. Prawdopodobnie mamy podpalacza w mieście. Co nie jest dobre. Brak posterunku. No właśnie, i to się objawia fakt, że mamy tutaj prawdopodobnie podpalacza, dlatego tyle jest właśnie pożarów. No dobra. Oczywiście jest sposób na to, żeby nie budować jednostki policji i nie mieć przestępstw. Trzeba po prostu bardzo dobrze mieć, na bardzo wysokim poziomie mieć szkolnictwo. To zapewni nam spokój, po prostu spokój. Nie będzie przestępstw w mieście, gdyż ludzie wysoko wykwalifikowani, wykształceni nie będą po prostu sprawiać problemów. Dodatkowo uczenie ludzi zmniejsza nam ilość produkowanych śmieci i częstość, z jaką są pożary. Więc naprawdę warto inwestować w edukację. Nigdy nie sądziłem, że to powiem, ale tak mówię to. Czyli jest popyt na strefy dla średnio zamożnych. Na razie nie chcemy stref robić nowych. Gdyż musimy sobie zrobić zabezpieczenie dla ludzi, tych, którzy już są na bogato. Umieść parki, wartość terenów. Futuryzuję pobliskie domy, bo... Ale to jest, aha, to jest dla tych niezamożnych, tak? Dobra, postawmy sobie tu. To nam oczywiście od razu sfuturyzuje budynki i drogi wokół. No, od razu mamy elektrownie słoneczne i tak dalej. Oczywiście nie wiem, czy te elektrownie, te panele słoneczne cokolwiek dają. Ale wyglądają naprawdę, naprawdę fajnie. Łomatko, kamienice. Kamienice mi powstają w mieście. Kurde. Nie tylko kamienica tu chyba będzie. Tu chyba nawet powstanie jakiś pierwszy wieżowiec. A może to właśnie będzie kamienica? No dobrze, w każdym razie to 350 na 350, dziękuję, czyli kolejna klasa. Jeżeli kolejna klasa nam nie pomoże, to będziemy musieli pomyśleć o... Sale są zapełnione, 350 uczniów. Będziemy musieli po prostu pomyśleć o... Ratusz, no tak, będzie trzeba pomyśleć o... Tylko kurczę, nie wiem, czy szkoła podyplomowa, czy... Nie, szkoła podyplomowa jest... Chyba... Szkoła średnia i później szkoła... Uniwerek może być, nie? Musi być chyba podyplomówka, tak mi się wydaje. No i 500 uczniów musi się uczyć w ciągu jednego dnia w mieście, żeby to zrobić. Dobra, jak wygląda sytuacja z tym? 15 niezapisanych dzieci, ja wam dam łachudry, ja was ścignę za to. Już ja was za to ścignę.
wszystkie dzieci mają się uczyć. A tu dlaczego się nie uczą? Nie ma tutaj przystanków autobusowych? Nie ma tu przystanków autobusowych. Już jest. Do szkoły. Tu. Dobra. Okej, elegancko. Wszystkie dzieci mają się uczyć. Ile mamy ławek? 550 ławek mamy. O, mam 26 tysięcy, więc warto się może zainteresować pomału policją. Prądu mi zaczyna brakować. Niedobrze. Niedobrze. Tu turbina o dużej mocy. W punkcie przyciągania musi być umieszczona. Aha, czyli trzeba by powiększyć ten. Dobra, zróbmy tak. Postawmy tą i postawmy od razu drugą. Nie będę miał problemu z prądem przez sekundę. Tu widzę, mam rumowisko, więc nie podoba mi się to. Tu jest korek jak jasna cholera. Ludzie na pewno nie dojadą na zmianę. Nie ma takiej opcji. Jakby można im pomóc? Pomóc można im w sposób dość prosty, to znaczy zwiększając przepustowość drogi. Skoro te fabryki nam się tu rozwijają i to wszystko nam się rozwija, to należy pomyśleć właśnie o zmianie, zwiększeniu gęstości. Wtedy ta droga troszeczkę nam się tu rozłoży nam tutaj troszeczkę ten ruch. Ale też jakoś szczególnie dupy nie urywa z tego, co widzę. No dobra, wracamy do miasteczka. I... O, jest 5000, dobra. Elegancko, ratusz. I mamy ratusz miejski. Co elegancko zwiększy nam... tutaj po prostu nasze... Jaki płot laserowy, proszę bardzo. Co elegancko nam tutaj powinno zwiększyć. Mogę biuro progresyw postawić. Tak, mogę postawić biuro progresyw. Co ono daje? Ono daje po prostu możliwość otrzymania. Wysokość ubezpieczenia. Koszt składki 5000 miesięcznie. Ustawimy sobie mniejszą składkę. Ustawimy sobie 10% składki. Daje nam to po prostu odszkodowanie w przypadku jakiegoś kryzysu. To jest, jeżeli zrzucą na nas asteroidy bądź meteoryty i inne tego typu pierdoły, a to po prostu dostaniemy zwrot części kosztów, które będziemy musieli ponieść na ewentualną naprawę. Jeszcze nie korzystałem z niego, więc tak do końca nie wiem, jak to wygląda. Co tu się stało? Zbyt wiele zgonów. No bez takich. Dobrze, czy tu coś... Tu jest opuszczony budynek również. I wszystko w tym temacie. No dobra. Mamy 30 tysięcy, więc postawmy sobie od razu posterunek policji. Dobra, posterunek policji niech sobie stanie może tutaj. Elegancko ogarnie. 5 przestępców na wolności, więc zaraz się nimi zajmą. Mam nadzieję. 10 tysięcy na dodatkowe radiowozy. No i oczywiście momentalnie zwiększa nam się jakość terenu, więc budynki się usprawniają. Dobra, jak wygląda sytuacja z... No tak, mieliśmy 5 tysięcy, ale ze względu na to, że te budynki się tutaj ulepszają, no to ta ilość na jakiś czas nam spada. Mieszkańców ponownie wzrasta. No chyba, że w międzyczasie coś odwalimy i po prostu ludzie do nas już nie wrócą. Oczywiście co idzie za tym, że ludzie od nas na chwilę uciekają, a no dostajemy troszeczkę mniej pieniędzy na godzinę. Więc może to być groźne, jeżeli jednocześnie zaczynamy rozwijać wiele stref. Może się okazać, że że budynki przebudowują się w takim tempie, że do tego, że nie zdążymy, że splajtujemy do momentu, zanim wszystkie te budowle, ten przebudowa tych wszystkich budowli się zakończy.
Dlatego należy ostrożnie, pomalutku zmieniać jakość tych stref. No właśnie. Tak jak mówię, najprawdopodobniej był podpalacz. No nie, no w szkole doszło do wyłudzenia pieniędzy. Dobrze, chyba się uczą wszyscy, którzy powinni się uczyć. Sprawdźmy sobie momentalnie. Tak, poziom kształcenia nam tutaj wzrósł. Mapa wykształcenia. Kilkoro się nie uczy. Dwójka i jedno dziecko. No to tak właściwie margines, można powiedzieć. Osób, które się nie uczą w porównaniu do reszty miasta. Tu się już zaczyna robić spory ruch, widzę. Trzeba będzie pomyśleć nad przystankami autobusowymi. Dobra, może ogarnijmy sobie jakieś zajezdnie autobusów wahadłowych. I właśnie, może dobrze byłoby ogarnąć, żeby zrobić tutaj strefę tych przystanków, dowożących ich tutaj. Wtedy powinno się udać rozładować ten ruch tu. Teraz sobie spróbujemy to jak najbardziej ogarnąć. Potrzebujemy 20 tysięcy na to. Powinienem już spłacam sobie może te zaciągnięte obligacje. No tak, mamy defraudację 800 simomielonych. No ale ze względu na to, że mamy już policję, to powinniśmy być w stanie elegancko, pomalutku już zapewniać bezpieczeństwo. 5 na wolności. Na wolności jest tylko jeszcze jeden. Zaraz prawdopodobnie też go schaltują. Ajajajajaj. O, to jest to, o czym mówię. Jak są korki, to zapomnijcie, że ktoś was przepuści. Nie zdążą dojechać na czas. Nie ma takiej opcji. Dlatego musimy usprawnić tutaj po prostu komunikację. A nie chcę dawać jakichś dodatkowych tutaj dróg. Tylko na razie poradzić sobie z tą drogą. Co my tu mamy w tym biurze Progressive? Wysokość ubezpieczenia. No dobra. Do 80% i zapłać. To będzie z 8000, nie? No dobra, spróbujmy. Dostaniemy 5000 za to, czyli odrobinę nam się zwróci. Dobrze, pożary wyglądają tak, że jest źle. Mnóstwo problemów zdrowotnych, nie wiem dlaczego. I fala przestępstw. Jeszcze jeden przestępca jest na wolności. Ale jego też, myślę, uda się złapać. Tu mamy kolejny pożar. Mapa przestępczości. Sprawdźmy zatem, jak wygląda. Najciemniej pod latarnią, prawda? O nie, po Żurawskim bym się tego nie spodziewał. Proszę bardzo. Wyszło szydło z worka. No dobra. Najpewniej go zgarną. Dobra, jedzie popełnić przestępstwo. Pytanie teraz, czy uda się go powstrzymać. Tak jest. Chciał popełnić morderstwo. Oczywiście jest tak, że im dłużej dany przestępca jest na wolności, tym gorsze zbrodnie zacznie popełniać. I o ile na początku, powiedzmy, są to jakieś małe kradzieże kieszonkowe, o tyle później dochodzi do podpaleń przez morderstwa, defraudacje i tak dalej, więc robi się po prostu coraz gorzej. Dobra, najprawdopodobniej wyeliminowaliśmy wszystkich przestępców w mieście.
Nie, nadal jeden jest na wolności. Ale nie wiem gdzie. Tutaj doszło do, tu jest trochę przestępczość, tu jest przestępczość średnia, tak, niska, średnia. Przestępcy po pewnym czasie oczywiście wychodzą z więzienia zrehabilitowani i w ogóle są świetni i gotowi do życia wspólnego z innymi simami. No dobra. Na ten moment udało nam się zrobić tyle. Nasze miasteczko pomalutku zaczyna funkcjonować, zatem na tą chwilę ja się z wami żegnam. Zachęcam do subskrypcji kanału, również komentowania ewentualnie, co bym mógł zrobić w tym mieście i do zostawienia lajka, jeżeli się podobało, to jest tak zwanej łapki w górę lub bądź łapki w dół, jeśli się nie podobało. A na tą chwilę żegnam się z wami i trzymajcie się ciepło i do następnego razu. Na razie.